Dzień dobry, w końcu dojechało do mnie akwarium. E, miało być 300, niestety okazało się, że źle obliczyłem e, długość, jaką mogę mieć, żeby mi się drzwi otwierały. E, niestety nie będzie to 300 litrów, e, ale będzie mniej, ale to, to i tak dla mnie dużo, bo będzie akwarium 180, 180 litrowe o, o wymiarach 90 na 45 x 45 Full Opti White, szyba dziesiątka, przyjechała do mnie, przyjechało do mnie akwarium właśnie godzinę temu. Fajnie sklejone no trochę szkoda, że są te tutaj te, no w troszkę widać, ale z drugiej strony key z tym ważne, że akwarium jest. Co do szafki. Kupiłem sobie Aquara Forest, z tym Forestem miałem małe, małe jaja, bo zamówiłem sobie najpierw na tym na Fempiku, yy, okazało się, że tam mam szafki akwariowe, yy, mieli bardzo, bardzo dobrą cenę, było 580 zł razem z, yy, z, z kosztami przesyłki, a niestety okazało się, że jak przywieźli mi to cała paczka była rozwalona, nawet śrubek nie było. Więc musiałem, musiałem ten, więc, więc musiałem zrezygnować z przyjęcia przesyłki. Odesłali z powrotem, a ja szafkę już gotową kupiłem. Gotową w sumie, że skręconą kupiłem w sklepie Aquela. W Krakowie mamy salon Aquela, dałem 730 zł. Jeżeli chodzi o szafkę, normalna szafka akwariowa z każdej strony. Dwa wyjścia szafka, którą można oczywiście dać na drugą stronę, pojemne to to. Szafka ma wymiary 90 długości, 60 yy, szerokości, 80 cm wysokości, więc bardzo fajna. A jeżeli chodzi o sprzęt, to tak. Yy, tu jest na razie jeden filtr. 1500 Ultra Ultramax. Do tego jest podłączony filtr minikani 80 Aquala, który robi za reaktor. Eee, przyjdzie jeszcze drugi 1500 Aqel. Jeżeli chodzi o oświetlenie będzie oczywiście Vivid 2, butla 5, 5 litrowa eee, ze sklepu zestaw roślin akwariowych. Um, co jeszcze? Podłoże Master Soil, cztery wary tu wejdą, e, dwie wersje. Dwa worki to jest wersja normal, pójdzie na dno i dwa worki powder, pójdzie na górę. Oczywiście pełna linia nawozów, nawozów, kwadropa e, e, z bakteriami i tymi mediami filtracyjnymi do filtra, o, tu oczywiście bardzo dziękuję firmie Quadrob za za sponsorowanie mi tego wszystkiego. E, co poza tym, no nic, no biorę się ten, biorę się za oblepianie e, tylnej szyby czarnym tłem i bierzemy się za ciąg dalszy. Dobra, słuchajcie, tak wygląda prawie. Efekt, efekt końcowy, chodzi nie do końca, bo jak widzicie, brakło mi trochę roślin na pierwszy plan. Tu chciałem podziękować Michałowi, który mi przesłał tyle roślin, że mógłbym obsadzić dwa takie baniaki. Niestety tam większość była na drugi, trzeci plan, czyli rośliny wysoko rosnące, więc dużo poszło do znajomego, bo dałem mu, no przecież, bo przecież nie wyrzucę. To co widzicie, to co teraz kręcę, kręcę dzisiaj w piątek. Akwarium zakładałem w środę, czyli jest dwa dni po założeniu. Nie nakręciłem jak wsadzę rośliny, bo zegarkiem w ręku zajęło mi to prawie 4,5 godziny. Bo kombinowałem jak mogłem, no efekt widzicie. Oczywiście jeszcze parę roślin tutaj dokupię naprzód. Może zaczniemy troszkę, jak sobie parametry ustawiłem, może od parametru zaczniemy. Um, GH mam ustawione na 8, mierzyłem e, JBL-em rzeczywiście mi tyle mi pokazał, co oznacza, że mam tam około 40, 40 ppm wapnia i 10 ppm magnezu. E, potas ustawiłem sobie KH builderem. KH na 1.2 ustawiłem sobie. E, co mi daje tam 16,8 ppm -a potasu, czyli tam niecałe 17? E, robiłem dzisiaj testy, e, natomiast na, zrobiłem znaczy test na KH, ale tak ciężko, ciężko wyczaić, bo przy pierwszej kropli już się e, e, na żółty kolor zabarwiało. Więc nie wiem, czy no, na około między 0 1 jest. Co dalej? PH mierzyłem sobie. Wyszło mi z olekiem 5,5, e NO3 dzisiaj zmierzyłem sobie, wyszło mi, ZOLEK pokazał mi 10, więc nie wiem, może jest około 20-30 pPMów. E Fosforu nie mierzyłem, żelaza też nie, bo nie widzę takiej potrzeby. E natomiast tak, e jeżeli chodzi o podmiany wody. I nawożenie. Hmm. Podmiany wody prawdopodobnie wystarczyłoby, jakbym robił dwa razy w tygodniu, no ale mam, 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 mam kupę czasu, <grych> więc będę robił sobie co przez pierwsze dwa tygodnie, co dwa dni po 60 litrów wody. Podmiany e, tu mi weszło, z tego co obliczyłem, 150. 150 litrów wody, e, bo 32 litry wyszło mi tutaj e, podłoża. Cztery worki całe e, tego Master Soyla. No i, no i wlełem około 150 litrów, więc jak te 60 litrów będę podmieniał, to tam będzie około 35%, więc to powinno wystarczyć. E, zapomniałem powiedzieć, że kupiłem sobie w końcu filtr <grytru> Invitala. Z, z pompą e, o mocy produkcji wody 1500 litrów na dobę. No powiem Wam, zapierdziela jak, jak Messerschmitt. No żałuję, że wcześniej tego nie kupiłem. Naprawdę, powiem Wam tak, baniak 5 litrowy na 150 gpd bez pompy. E, napełniałem w około 30 minut. E, natomiast teraz z tą pompą, jak włączę zegarkę w ręku, bo z, cieka z ciekawości włączyłem stoper wyszło mi 4 minuty 20 sekund, więc więc jest petarda. E, mm, mam po przefiltrowaniu tym filtrem odwrócenia osmozy e, TDS pokazuje mi 2 ppm, -y, więc jest elegancko jak na taki baniak w zupełności wystarczy co dalej. Nawożenie. Ogólnie przy Platinum Soil i Master Soil miałem taką zasadę, że nie nawoziłem przez pierwsze dwa tygodnie w ogóle. Po dwóch tygodniach zaczynam nawozić makro, po czterech mniej więcej tygodniach mikro, ale że jest tu dużo roślin, które nie mają korzeni. Stwierdziłem, że spróbuję nawożenie od początku. A tyle, że w, oczywiście oprócz fosforu, ale leci tutaj azot. Wwróć e, e, fosfor i żelazo z mikro, ale w śladowych ilościach. Co rozumiem przy śladowej ilości? E, żelaza wylatuje tu 1 10 PPM ma tygodniowo. więc wychodzi mi to jakieś 15 tysięcznych dziennie. Natomiast fosforu podaje 5 setnych nie dziesiętnych tylko pięćsetnych <laughs> dziennie i mm, jak na razie nie widzę problemów z glonami ani z niczym nawet wydaje mi się że a nawet nie wydaje mi się a nawet jestem pewien że e, nasa gold wypuściła e, nowy liście to ale to wam zaraz wszystko e, pokażę e, co dalej e, muszę sobie dokupić drugi filtr już mam zamówiony e, ze stalowymi tymi z, z, z rurkami, wlotem wylotem ze stali nierdzewnej ze skimerem od razu e, bo na razie jest jeden Aqual 1500 a chcę mieć dwa e, drugi, e, do drugiego Aquala e, pójdą e, pójdą te no, media filtracyjne e, dropa. czyli od dołu będzie gąbka później będzie hyperpor, Prypore E, tube porch, chyba to się nazywa. E, te nowe media filtracyjne i, i na samej górze bardzo, bardzo drobna gąbka. Myślę, że takie dwa filtry w zupełności wystarczą. Prawdopodobnie e, ten drugi filtr puszczę chyba na połowę mocy, e, i to będzie chyba wystarczająca ilość przepływu wody przez te filtry. E, co dalej? Niech pomyślę. <laughs> Powiem Wam, ogólnie, ogólnie jestem mega zadowolony, podjarany, bo dla mnie jest to ogromne akwarium. Wiecie, jak się ma, jak się miało przez większość życia akwarium o pojemności tam 20-25 litrów i przez ostatni niecały rok 54, tu nagle 180 latuje. No to jest ogromna różnica. A ja wiem, że ludzie tam mają większe poczysta 500-3500, jak Michał. <laughs> ale na, naprawdę, e, dla mnie to akwarium jest bardzo duże e, jestem mega zadowolony fajnie to to wygląda rzeczywiście Opti White e, robi różnicę e, co dalej e, jeżeli chodzi o oświetlenie świecę od, świecę 10 godzin e, minus godzina na ten zmierzch i świt po pół godziny E, od razu walnąłem 80 W, myślę, że no, no minus podłoże to powiedzmy jest to 0,5 W na litr około. No, i myślę, że to będzie wystarczająca ilość światła. Jak nie, to się podkręci oczywiście. Co za problem, e, będę chciał pożyczyć od znajomego z Krakowa e, urząd, ten e, miernik PAR, bo ma. Więc sobie zmierzy, ile, zmierzymy, ile tu mam światła, i przy, przy okazji zmierzymy, ile. E, vivid potrafi e, wyciągnąć w parach przy podłożu, przy takim akwarium. Ustawiłem sobie lampkę równe 30 cm na taflę wody, więc, więc, więc sobie pomierzymy, jak będzie tylko, tylko e, okazja. E, dobra, może Wam pokażę teraz, e, jakie tutaj trafiły rośliny. No dobrze, tu mamy na samym przedzie Blodwomit. Będę chciał to tak rozmnożyć, żeby były dwa rządki Tej rośliny bo Trochę się boję, czy mi się to nie rozpuści, bo ona, ta roślina z tego co wiem, robi już ustabilizowane baniaki No ale zobaczymy Tutaj zamówiłem już sobie Staurogynę Repens, ale wersję Porto Velo Jest to Z tego co czytałem Odmiana Staurogyne, która jeszcze bardziej się nadaje na Naprzód bo się bardziej położy i przy dużym świetle wybarwia się na czerwonawy kolor, więc zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. E, tutaj mamy Amanie Bonsai, Czekajcie, będę próbował łapać ostrość. Dobra. Amanie Bonsai, e, tutaj, tutaj mamy samolusa. E, tutaj mamy piloskę. Oczywiście będę chciał jeszcze dokupić tak z dwie czy sztuki. E, Blyxa. E, Japonika. Tu mamy czekacie, zapisałem, bo zapisałem, zapisałem sobie na kartce, bo nie pamiętam wszystkich y, y, nazw roślin. A Ludwigia Arquata. Y, będę chciał ją trzymać dosyć nisko, y, na tyle nisko, żeby sobie zrobić właśnie taki, y, żeby ta roślina też stanowiła pierwszy plan. Czyli bardziej ją tutaj tak ta, ta, ta rozsadzić, y, rozmnożyć i, i trzymać ją właśnie nisko. No Mam nadzieję, że to nie jest jakaś wymagająca roślina i, i mi to wyjdzie. Y, alterna rozavering y, teraz tak tu mamy czekajcie erio Cytaceum. bardzo fajna roślinka bardzo mi się spodobała mam nadzieję że mam nadzieję że to będzie, że, że będzie rosła y, za nią mamy y, rotale blood red tam mamy Pantanalkę, która prawdopodobnie mi no nie no, no, po dwóch dniach wygląda nieźle, ale nie mam szczęścia do tej rośliny, więc, więc, więc spisuję ją na straty. Chociaż jak, jak wyszła, to bym się bardzo ucieszył. E, tam mamy Pogostemona e, Octop Octopus. Czekajcie, tak się to nazywa? Moment. Dobrze mówię. Octopus. Myriophyllum Gold. E, tu jest taka Ludwigia, ale zapomniałem spytać Michała, co to za odmiana. E, nie wiem, czy nie Rubin czasem. Ale to się jeszcze dopytam. A jak będzie oglądał, to, to jakbym napisał w komentarzu, byłbym wdzięczny. E, Rotala Vietnam. Myślę, że ten pomarańczowy. Ona się wybarwia z tego, co widziałem, na pomarańczowy kolor. Więc będzie fajnie kontrastowało tutaj z czerwienią, e, bielą, e, merio i, i, i zielonymi roślinkami. E, tutaj mamy Tulena e, Tutaj mamy tą. Lago Grande, dalej mamy Rotale Macranderet. Tu mamy z tyłu taki rządek. Stwierdziłem, że zrobię sobie jeden rządek po Gostemona, tak na prawie pół akwarium. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, tutaj mamy walici. Następnie tutaj idzie taka jakby ścieżka. To jest tu na. E, Czyli fluviatilis, a za nią są posadzone bakopy, salzmani, chyba to jest parpl. Nie wiem, albo araquaja, albo parpl, no zobaczymy jak się to, to rozwinie. Nie, nie mam pojęcia, która to jest odmiana, bo na necie parb wydawało mi się, że ona ma bardziej takie okrągłe liście, e, mniejsze i bardziej fioletowe, no ale to hmm. głowy sobie usiąść za to nie dam. Dalej tam mamy, czekacie, będę musiał chyba trochę wyjaśnić. Moment, moment. O, dalej mamy e, chyba São Paulo, to się nazywa, ale nie pamiętam nazwy. E, tam z tyłu na razie jest e, Rotala typ czwarty, ale ona jest na razie, żeby miejsce zapewnić, żeby było więcej roślin. Natomiast będę chciał. E, ż, mm, nat natomiast obok niej jest Ludwigia, słabo ją widać. Mir, e, Marilla, którą właśnie będę chciał tak rozsadzić, tak rozmnożyć, żeby tutaj zajęła miejsce, gdzie jest ta Rotala, Rotala typ czwarty. Następnie mamy Ludwigi SP Mini Red. Ta roślina w paski, kuźwa zapomniałem jak się nazywa, no zabijcie mnie. No dobra, no w każdym razie ja najwyżej napiszę w komentarzu, jak ona się nazywa. I tu mamy tą Nase Gold. I kurczę, po dwóch dniach patrzcie, pat wypuściła mi ten. Już, już już, nowe liście, nowe stożki. Kurczę, no nie wiedziałem, że to tak szybko pyknie. Dalej mamy Ludwigie White. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o rośliny, które mam. Czekajcie, niech popatrzę. No, zgadza się. E, natomiast, co poza tym? E, co poza tym? Czekajcie, ustawię ostrość. E, dałem ciała. Kuźwa, przy opróżnieniu zbiornika wywaliłem moje cztery małe ksirysy. E, napisałem do Aquakonia, przyśle mi jednego. Mam nadzieję, że Paweł Rosinoholik, do którego napisałem też mi jednego... Jednego albo dwa przyśle, bo widziałem, że mu się rozmnożyła dostał w prezencie, więc <głos》> może mi się teraz od, odwdzięczyć. Więc tak pójdą tutaj, tak Tak -y, tak mi się wydaje. E, będę też trzymał miejsce z przodu na Buce Falandre, która strasznie mi się podoba. E, wersja e, Black Angel. E, Ciężko ją dostać, raz na dwa miesiące widzę ją na licytacji na grupie y, facebookowej, akwarystycznej, ale mam nadzieję, że, że uda mi się ją zdobyć, bo zajebiście mi się podoba. A, czekajcie, no i to chyba wszystko. No jeszcze chciałbym mieć tutaj tą Rotale Blot, y, nie Blot tylko tą Rotale Orange Juice, y, jakby nie pykła mi walici na przykład, y, lub jakaś inna roślina. No, ale to jeszcze zobaczymy. E, chyba to wszystko czekajcie. Niech pomyślę. Macie e, znaczy, powiem wam tak, kolory są tu troszkę przekłamane. To jest troszkę cieplejsza barwa, ale kurde, powiem wam tak ciężko, tak ciężko ustawić. E, tak ciężko stawić kolory, które by odwzorowywały na, 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 na żywo jak to akwarium, jak te rośliny wyglądają, że kurczę, no naprawdę ciężko to ogarnąć trochę. Będę musiał chyba nowy aparat kupić. Um, niech pomyślę, co jeszcze. A, poszedł tutaj bakterie, Quadropa, biobakter. Yy, będę stosował tak, jak jest napisane w instrukcji, czyli na pierwszy, trzeci, siódmy dzień, a później będę przy każdej podmianie podawał. Woda, kryształ. E, coś mi tam bombluje, Nie wiem, czy, 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 czy to będzie widać. Nie wiem, czy to rośliny, czy tam jeszcze podłoże, gdzie mniej więcej są jeszcze te e, te bąbelki tlenu, ale no jak na dwa dni jest ok. <laughs> Ważne, że nic tam mi się na razie nie rozpuściło. E, to, że ta Neasea Gold wypuściła, jak widzicie, nowe, świeże liście, to myślę, że to jest bardzo dobra e, oznaka, że no jest to dosyć kapryśna roślina, więc jak ona już tam pykła, to myślę, że reszta roślin też pójdzie. Um, słuchajcie, no i to na tyle. No, będę chciał zrobić live'a w niedzielę, ale nie wiem, czy mi się uda, bo Bret przyjechał z Anglii do mnie na dwa tygodnie. E, ale jak się uda, to odpalę w niedzielę, dam znać na... Na tym, na. No. E... Na, na YouTube. Zapraszam do komentowania. Jak macie pytania, też dawajcie. E... Chyba tyle. No jeszcze raz chciałem podziękować Michałowi. Michałowi, którego pewnie każecie z Discorda, jeżeli na nim jesteście, który ma akwarium 1500 litrów. Eee, no i, i, i oczywiście w firmie Quadrup za, za podłoże nawozy i, i tak dalej, i tak dalej. No, teraz trzeba będzie się postarać, żeby na tym, <laughs> żeby na tych produktach Qualdropa mi to akwarium szło, żebym ciała nie dał. No, ale myślę, że źle nie będzie. No, master Soil i Patinium Soil nie jest, nie jest tak, powiedzmy, wymagające eee, i może nie tyle w, wymagające, co jest, co, na, ujmę tak, no trochę Ciężko popsuć akwarium na tych podłożach, z tego co zauważyłem. No przecież miałem i na Master Soil 2, i, i na Platinum Soil 2 dwa akwary i tam naprawdę trzeba popsuć e, naprawdę wiele, żeby, e, żeby mieć problemy w akwarium. Mm, muszę pilnować dwu, dwu, dwutlenku węgla tutaj. E, nalewale grubo przez reaktor. A właśnie, e, a propos, mi przysłać e, niedługo E, swój reaktor, więc sobie go przetestujemy. E, oprócz tego podejrzewam, że troszkę mi wywali glonów na roślinach wolnorosnących e, typu White i Alternatera, no bo to świeże akwarium. E, no, one najszybciej łapią glony właśnie po założeniu akwarium. Mam nadzieję, że okrzemki za bardzo mi tu nie dadzą e, no, że za, za dużo mi tu okrzemek nie wywala, najlepiej aby, aby w ogóle te okrzemki tutaj się nie pojawiły. Dobra, e, wszystko, tak wszystko. No, dobra, dzięki za obejrzenie filmiku i do zobaczenia.